Jest 2024 rok. Chcesz zmienić coś w swoim życiu. Być może jesteś niezadowolony ze swojej obecnej pracy. Być może zarobki są zbyt niskie lub po prostu czujesz, że się nie rozwijasz. A może wręcz przeciwnie, jesteś zadowolony ze swojej pracy, ale po prostu chciałbyś dodatkowo zarobić do swojego budżetu domowego. Wiadomo, inflacja dosyć mocno daje w kość. Jeśli tak jest, jeśli zastanawiasz się, jak można zarabiać online w 2024 roku, bez ryzyka, bez dużego kapitału czy bez doświadczenia, to, zapraszam cię na ten materiał. Jest on dokładnie dla ciebie. Ja nazywam się Dawid Kuboski i biznesem online zajmuję się od kilku lat i udało mi się zarobić już na nim ponad 9 milionów złotych. Dzisiejszy materiał pokaże ci 6 sposobów na zarabianie online, pokaże ci ich wady oraz zalety, pokaże ci jaki jest próg wejścia, jakie jest ryzyko, poziom trudności, potencjał do skalowania, czy jak przyszłość ma się do tego biznesu, czy na przykład sztuczna inteligencja zastąpi ten sposób na zarabianie pieniędzy, czy też e, nie. Na samym końcu pokażę Ci również, który według mnie biznes jest najbardziej optymalny do rozpoczęcia w 2024 roku. Moją analizę opieram na moich doświadczeniach oraz na doświadczeniach moich znajomych, czy osób, z którymi współpracuję, które działają właśnie w takich biznesach. Także dostaniesz praktyczną wiedzę prosto od przedsiębiorców, a nie jakąś teorię przeczytaną na internecie. Ale uwaga, zanim jeszcze przejdziemy do części merytorycznej, chciałbym, żeby bardzo ważna rzecz wybrzmiała: żaden z biznesów nie gwarantuje zysków. Żaden z biznesów, o których dzisiaj tutaj mówimy, nie jest to dochód pasywny i według mnie dochód pasywny tak naprawdę nie istnieje, ponieważ za każdym razem, niezależnie od tego, jakie mamy model biznesowe, my musimy wykonać jakąś pracę, nawet jeśli to jest wynajem nieruchomości. W każdym z tych biznesów, o którym będziemy rozmawiać w dzisiejszym materiale, ty musisz włożyć swój czas, swoje zaangażowanie, energię i często też kapitał, mniejszy lub większy. Jeśli szukasz sposobu na zarobienie milionów złotych w parę tygodni, jeśli chcesz kupić Ferrari za trzy miesiące albo leżeć na plaży w Meksyku i oczekujesz, że praca sama się zrobi, to nie jest to materiał dla ciebie. Ja tutaj nie zakrzywiam rzeczywistości, pokazuję jak biznes wygląda od praktycznej strony, jak to wygląda w rzeczywistości, także nie będę tutaj ci wciskał kitu, że popracujesz pół roku i potem samo się będzie robiło i samo się będzie zarabiało. Tak to nie istnieje. Jeśli ktoś tak ci próbuje zagwarantować zyski lub Próbuję ci w ten sposób przedstawić jakiś model biznesowy, to jest to oszustwo. chciałem żebyś miał tego świadomość. Ja tutaj na tym kanale nie zakrzywiam rzeczywistości. Ja mówię, jak jest naprawdę, jak wygląda biznes od właśnie strony praktycznej, jak to wygląda w realnym życiu. Także jeśli szukasz takiego złotego biznesu, który da Ci zarobki rzędu kilku, kilkunastu wiem, milionów w przeciągu paru miesięcy, to nie jest to na pewno materiał dla Ciebie. Ok, jeśli wciąż jesteś na tym filmie, to znaczy, że chcesz działać w tym biznesie online, zdajesz już sobie z tego sprawę, że trzeba będzie na pewno jakąś pracę wykonać, na pewno trzeba będzie się zaangażować i po prostu poświęcić czas na naukę i wdrażanie tej nauki w życie, więc na samym początku zacznijmy sobie od tego, jak tak naprawdę ten idealny biznes internetowy powinien wyglądać Jakie powinny spełnić kryteria? Więc przede wszystkim rzecz, którą chciałem tutaj podkreślić: odpowiedni prog wejścia. Czyli z mojej perspektywy odpowiedni próg wejścia to jest taki próg, że nie jest on zbyt niski, ponieważ w momencie, kiedy będziemy mieli zbyt niski próg wejścia, zbyt wiele osób będzie mogło zacząć ten biznes właśnie na przykład nie mając kapitału, no to wtedy ten biznes będzie miał bardzo dużą konkurencję. Więc też nie chcemy, na przykład, że jeśli jest jakiś biznes, który ma poziom startowy na poziomie, nie wiem, 500 zł, no to tam będzie o wiele większa konkurencja niż jeśli jest biznes, który ma poziom startowy 5 czy 10 tysięcy złotych, tak? Jest to naturalne. I dlatego tutaj napisałem odpowiedni, bo też oczywiście nie chcemy nie wiem, wydać. Na na pierwszy biznes 20, 30, 50 tysięcy złotych, no bo to jest kwota, która często jest po prostu naszymi oszczędnościami, których nie chcemy w żaden sposób ryzykować, ale właśnie jest to ten taki sweet spot pomiędzy właśnie takim kwotą, gdzie jest bardzo niski próg wejścia pomiędzy tym właśnie wysokim progiem wejścia. Dokładnie jeszcze sobie to będziemy omawiać w dalszej części tego materiału. Łatwo skalowalne. To jest jedna z kluczowych rzeczy, dlaczego niektórzy zarabiają mniej pieniędzy pomimo tego, że bardzo dużo pracują. Skalowalność w biznesie jest kluczowa i w w momencie, kiedy zaczynasz i być może jeszcze nie zarabiałeś online, czy na przykład właśnie pracujesz na etacie, dopiero myślisz o tym, że chcesz zacząć coś działać ze swojego i na przykład perspektywa 10 czy 15 tysięcy złotych zarobku jest dla Ciebie bardzo atrakcyjna, w porządku, tylko że jeśli Ty dojdziesz do tych 10-15 tysięcy złotych i będzie tam sufit i już dalej nie będziesz mógł skalować, no to po roku, dwóch, trzech na przykład mając takie dochody, Ty będziesz już sfrustrowany, że nie możesz iść dalej i na przykład, żeby zacząć zarabiać więcej musisz po prostu więcej pracować, zmienić więcej swojego czasu na na właśnie na wynagrodzenie, więc on musi być łatwo skalowalny, czyli musi być tak skalowalny, że nie jest to, przychody twojego biznesu nie są uzależnione od czasu, jaki do tego biznesu włożysz, więc to jest bardzo ważna sprawa. Kolejna, odpowiedni poziom trudności. Ponownie, tak jak w pierwszym przypadku. Nie chcemy, żeby to był bardzo łatwy biznes, ponieważ to był bardzo łatwy biznes, bardzo dużo osób przychodzi i zaczyna tam działać, więc konkurencja jest bardzo wysoka. Nie może być to też zbyt trudny biznes, nie może być zbyt skomplikowany, ponieważ no jeśli nie będziemy w stanie ogarnąć spraw technicznych, czy na przykład no jeśli ktoś by chciał zacząć się programować, ja osobiście na przykład nie potrafię i jeśli bym miał zacząć uczyć się jakiegoś języka programowania, dla mnie to jest bardzo wysoka umiejętność i dlatego też programiści zarabiają dużo pieniędzy, no ale nie mogą skalować tego, ponieważ no Zamieniają swoje godziny na pieniądze. Dlatego tutaj też trzeba znaleźć taki sweet spot, ten złoty środek pomiędzy takim bardzo łatwym biznesem, gdzie każdy może go zacząć, a Takim biznesem, który jest, nie wiem, oparty na jakiejś zaawansowanej technologii i mało kto go jest w stanie ogarnąć. Więc tutaj też musimy znaleźć sobie taki sweet spot. Idąc dalej, niskie ryzyko. Oczywiście, jeśli zaczynasz dopiero w biznesie, jeśli to jest Twój pierwszy biznes, lub może nie pierwszy, ale jeden z, z kolejnych, ważne jest to, żeby nie mieć tego dużego ryzyka. Nie chcemy ani ryzykować swoim kapitałem, ani jakimiś innymi na, po prostu sprawami. Więc tutaj przede wszystkim musimy to mieć na uwadze. I kolejny punkt przyszłościowy, tak? Musi być to biznes, który w momencie, kiedy przykładowo dzisiaj by zaczął się uczyć tego biznesu i zaczął wdrażać tą naukę w życie, to przykładowo w przeciągu kilku miesięcy jesteś w stanie zacząć zarabiać na tym biznesie internetowym. Natomiast jeśli ten biznes jest nieprzyszłościowy i na przykład sztuczna inteligencja jest w stanie zamienić ten biznes, ten sposób na zarabianie w przeciągu nie wiem, dwóch na przykład lat, no to jaki jest sens, żeby teraz zaczynać uczyć się tego wszystkiego, skoro na przykład za rok czy za dwa lata te twoje umiejętności których się nauczyłeś, będą już nie, nieprzydatne, ponieważ tak naprawdę sztuczna inteligencja będzie w stanie 100% twojej pracy wykonać szybciej, łatwiej i taniej. Ok, tak jak widzisz teraz na ekranie, przygotowałem taką tabelę, gdzie właśnie omówimy te 6 sposobów zarabiania online i każdy z nich właśnie... Posegregujemy, segmentujemy według progu wejścia, według skalowalności, według poziomu trudności, ryzyka i przyszłości, tak jak ten biznes może w przyszłości wyglądać. Także zacznijmy sobie od pierwszego sposobu na zarabianie online, czyli są to oczywiście kryptowaluty oraz rynek forex, czy ogólnie inwestowanie, czy to na giełdzie, czy na właśnie takich rynkach finansowych. Jeden z takich częstszych, że tak powiem, pomysłów na to, jak można zacząć zarabiać w internecie, dosyć kontrowersyjny według mnie, natomiast za chwileczkę do tego jeszcze przejdziemy, omówimy, sobie na początku te nasze pięć czynników. Próg wejścia niski, tak. Jeśli chodzi o zarabianie na krypto czy na inwestowanie, no to możemy tak naprawdę zacząć mając kilka złotych. Większość brokerów pozwala nawet tam wpłacić 100, 200, czy tam 500 złotych. Więc ten próg wejścia jest stosunkowo niski. Jeśli chodzi o pieniądze, które my musimy zainwestować w ten biznes, żeby zacząć na nim w jakiś sposób zarabiać lub tracić, do czego za chwileczkę dojdziemy. Skalowalność jest duża. Jeśli ktoś wie co robi, jeśli ktoś wie jak inwestować, jeśli ktoś ma na ten na temat pojęcia to skalowanie i zarabianie tych pieniędzy właśnie w ten sposób to jest naprawdę bardzo duża możliwość. Tak, jeśli mamy odpowiednie kapitały, jeśli mamy odpowiednie, nawet dźwignie, to my możemy zarabiać po 20, 30, 50, 100 tysięcy złotych dziennie. Są osoby, które takie wyniki robią i większe, więc jak najbardziej są to skalowalność w tym biznesie jest naprawdę bardzo duża. Poziom trudności. Trudne, a nawet można byłoby tutaj napisać, bardzo trudne. Nauczenie się całej analizy technicznej, nauczenie się analizy fundamentalnej, czytanie rynku, wszystkich newsów, sprawozdań finansowych, czy to spółek, czy to właśnie jakichś nowych projektów kryptowalutowych. Naprawdę. Ilość informacji, która jest na rynku, jest ogromna, więc ten poziom trudności jest bardzo trudny. Musimy bardzo dużo czytać, musimy być cały czas na bieżąco, musimy wiedzieć, co się z czym je, na przykład jakie wydarzenia geopolityczne wpływają na, przykład na cenę akcji czy na cenę bitcoina. Tutaj mam teraz kolejny punkt, ryzyko wysokie. Na kryptowalutach i ogólnie inwestowaniu w akcje, w forex czy w rynki finansowe to ryzyko jest naprawdę bardzo wysokie. No Często jest to niestety loteria. Oczywiście osoby, które zajmują się inwestowaniem powiedzą nie, że to jest wszystko tak naprawdę nasza umiejętność, jak się nauczysz tego, to wtedy nie, nie, nie ma takiego dużego ryzyka. No niestety polemizowałbym tutaj z tym, ponieważ tak naprawdę My nie mamy wpływu na to, gdzie jakiś prezes banku, czy prezes jakiegoś funduszu hedgingowego, czy jakiś polityk za granicą w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, czy gdziekolwiek nagle coś powie, nagle ktoś coś zakaże, nagle wiadomo jakieś inne nowe regulacje. Nie mamy na to po prostu wpływu. Więc w momencie, kiedy na przykład inwestujemy w kryptowaluty i nagle Ameryka stwierdzi, że my zakazujemy rynku kryptowalut, no to wtedy może być oczywiście bardzo nieciekawie. Więc w takiej sytuacji ogólnie na rynku kryptowalut, czy na takich na no, nazwijmy to bardziej ryzykownych rynkach było mnóstwo, te ceny bardzo mocno się zmieniają, więc ryzyko jest ogromne. Oczywiście to, to też ma wpływ na to, że jest o wiele większa możliwość zarobków, ale tutaj trzeba podkreślić, że trzeba mieć naprawdę duże umiejętności, żeby zarabiać na tym rynku długoterminowo, ponieważ może się udać tak, że zrobimy coś w krótkim terminie, ale potem finalnie 99% osób traci na takich rynkach. I tutaj jeśli chodzi o przyszłość to jest to średnia na takie określenie, ponieważ tak naprawdę jeśli chodzi ogólnie o rynki finansowe, no to oczywiście one są, były i będą w przyszłości, natomiast na przykład sam rynek kryptowalut ciężko jest określić na ten moment, czy on w przyszłości będzie tak prężnie działał, jak działa teraz, czy będzie się rozwijał, czy być może właśnie tak jak mówiłem wcześniej zostanie wszystko zakazane i nie będziemy mieli takich kryptowalut w takiej formie jaką mamy aktualnie, więc tutaj dałem właśnie średnie no bo tutaj też zależy od tego czy idziemy na rynku Forex bo na, przykład na rynku Forex czyli na kontraktach terminowych na walutach no to wtedy czy no nawet nie samych walutach no bo też oczywiście są srebro złoto czy inne surowce dużo jest tych tak powiem instrumentów finansowych więc to no tak naprawdę jeśli nawet na krypto nie damy rady dalej zarabiać, bo na przykład coś się wydarzy, no to możemy wtedy zarabiać na innym rynku. Natomiast no to to sporo zależy od tego, jak politycznie i geopolitycznie sytuacje będą wyglądały w najbliższych latach. I teraz tutaj chciałem też podkreślić, że ja osobiście inwestuję w kryptowaluty, natomiast ja inwestuję w kryptowaluty bardzo długoterminowo. To znaczy, wszystkie nadwyżki, które generuję z moich biznesów, po prostu. Te, które mogę sobie pozwolić na stratę, inwestuję je ja właśnie w rynek kryptowalut na bardzo długim terminie, póki co no na ten moment już mam bardzo fajne zwroty, bo ponad 100% zwrotu z inwestycji, natomiast to jest to, co mówiłem, że inwestuję to małe kwoty, które mogę sobie, które mogę, że tak powiem stracić i inwestuję je na długi termin, raczej według mnie zarabianie, na tak zwanym day tradingu, że próbujemy coś taniej kupić, potem drożej sprzedać dwa dni później i potem znowu gdzieś tam jakiś robić po prostu takie ruchy. Według mnie w dłuższym terminie na tym stracimy niż zarobimy. Okej, okay, idąc dalej. Freelance. Co mam na myśli tutaj w tym przypadku? No to oczywiście chodzi o dostarczanie usług do na przykład firm, będąc na przykład na takim jednoosobowym działalności gospodarczej. I co tutaj mam na myśli jako taki freelance? No to może być oczywiście tworzenie stron internetowych, może być to copywriting, może być to obsługę e-mail marketingu, może być to obsługa reklam dla różnych firm, może być to montaż wideo. Naprawdę sposobów na freelance jest, podejrzewam, setki, o ile nie tysiące, jeśli chodzi o takie usługi, które możemy świadczyć, właśnie za, za, za pieniądze, że przykładowo nie wykonamy taką i taką usługę, napiszemy tyle i tyle maili, albo zrobimy taką i taką stronę internetową za kwotę X, która zostanie określona po prostu z naszym klientem na początku. Więc jeśli chodzi o próg wejścia, no to oczywiście ten próg wejścia, jest jest niski, tak naprawdę nie musimy inwestować żadnych pieniędzy w ten freelance, no chyba, że nie wiem, chcesz przykładowo być fotografem, no to wtedy musisz oczywiście kupić sobie aparat, natomiast no, mówimy tutaj o zarabianiu online w tym w tym filmie, więc no, większość osób, które działają we freelance, no to poza powiedzmy czasem, który muszą wykonać, żeby się nauczyć danej czynności, na przykład stawiania stron internetowych, no to tutaj ten próg wejścia, jeśli chodzi o inwestycje, jest bardzo niski. Skalowalność również jest bardzo niska. No, bo tak naprawdę, jeśli jesteśmy freelancerem, e, jeśli wykonujemy jakieś, e, że tak powiem, usługi dla firm, no to mamy ograniczony czas, tak? Przykładowo jesteśmy w stanie postawić jedną stronę internetową dziennie, albo jesteśmy w stanie napisać 5 maili sprzedażowych dziennie. No więcej, jakichś tam tego nie wciśniemy w nasz harmonogram, no bo po prostu doba ma tylko 24 godziny, a też nie chcemy, powiedzmy, pracować po 12 czy 14 godzin dziennie. Więc tutaj ta skalowalność jest bardzo mocno ograniczona z tego powodu, że my zajmiemy nasz czas na wynagrodzenie. Poziom trudności, no tutaj to oczywiście zależy. Zależy od tego, jaki ten freelancer będzie, co będziemy się zajmować i jak będziemy tutaj zarabiać. Natomiast no, tutaj jako łatwy, No bo tak naprawdę większość tych usług, które są jakby wykonywane przez freelancerów, są dosyć łatwe do przyswojenia. Tak? Jeśli ktoś chce na przykład właśnie pisać marketingowe maile sprzedażowe, no to tego copywritingu jest w stanie się nauczyć w przeciągu powiedzmy 10-20 godzin nauki, więc jest to wszystko w miarę łatwe do ogarnięcia, w miarę łatwe do przyswojenia i do wdrożenia w życie. No i oczywiście ryzyko również jest niskie, no bo tak naprawdę no nie ryzykujemy niczym poza naszym czasem, tak? Jeśli zaczniemy przykładowo, właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, świadczyć usługę tworzenia stron internetowych, no to my tak naprawdę ryzykujemy tylko to, że ktoś od nas nie kupi tej usługi, tak? Jeśli wystarczająco dobrze nie rozreklamujemy lub nie będziemy mieli dobrych naszych prac, więc no tutaj nie mamy ryzyka związanego z jakimiś tam dużymi inwestycjami czy z czymś powiązanym z biznesem. No i tutaj oczywiście też ten niskie ryzyko, jak i niski próg wejścia, no powoduje, że ta konkurencja w tym biznesie jest oczywiście spora, tak? Jeśli przykładowo będziesz chciał znaleźć kogoś, kto, nie wiem, tworzy grafiki, tworzy logo, no to osób, które tworzą logo, prawdopodobnie w Polsce jest no, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, o ile jeszcze nie więcej, więc no to są takie zawody, takie usługi, które są bardzo popularne, jest duże popyt na nie, ale jest też bardzo duża konkurencja, no i ten próg wejścia jest relatywnie niski. No i przyszłość tutaj, tutaj jest oczywiście niepewna, no bo tak naprawdę większość tych usług, które są jakby świadczone przez freelancerów, no to jest do zastąpienia przez sztuczną inteligencję. Bardzo dużo właśnie takich usług aktualnie jest wspierana przez AI, natomiast najprawdopodobniej w przeciągu kilku lat zostanie one po prostu zastąpione. Oczywiście jeśli ktoś jest wybitnym ekspertem w swojej dziedzinie i ma naprawdę duże doświadczenie i jest, że tak powiem w top 5% tych najlepszych, że tak powiem freelancerów w swojej branży, no to raczej nie ma się czym martwić. Na pewno ta sztuczna inteligencja nie zastąpi takie osoby. Natomiast, no, takie, nazwijmy to średniaki, no, niestety mogą być zastąpione przez sztuczną inteligencję. Idąc dalej, mamy Allegro czy Amazon, czyli marketplace, sprzedaż internetowa na marketplacach. Myślę, że. No, większość osób, które myśli o sprzedaży w internecie, pierwsze co myśli w Polsce to Allegro. Co mnie troszeczkę osobiście dziwi, dlaczego ten sposób jest tak popularny, tak dużo osób w to wchodzi, ponieważ za chwileczkę Ci tutaj pokażę na tym diagramie, jak dużo jest ryzyk i jak dużo jest, że tak powiem, takich potencjalnych problemów z tym modelem biznesowym, z tym sposobem zarabiania. Także przejdźmy już dalej. Próg wejścia na Allegro. No to według mnie jest to. Średni, tak, czy to zależy na Allegro, czy na Amazon, ponieważ my tak naprawdę, żeby sprzedawać na tej platformie, my musimy mieć swój towar. My musimy zamówić ten towar od hurtowni, od producenta, wyłożyć z góry często kilka, kilkanaście tysięcy złotych tak naprawdę na towar, który nie wiemy, czy się będzie sprzedawał, no bo tak naprawdę dopiero zaczynamy, nie wiemy jeszcze, jak działa platforma, nie wiemy jeszcze, jak to wszystko działa, no a my musimy już przykładowo zamówić sobie, no nie wiem, nawet niech to będzie 100 sztuk jakiegoś produktu, tak, no bo często hurtownie czy jakieś producenci mają swoją minimalną ilość zamówień, którą musisz złożyć, no to wtedy jeśli masz minimalną ilość zamówień, 100 na dany produkt, a potrzebujesz, nie wiem, rzucić na Allegro 10 produktów, no to już się robi naprawdę spora ilość produktów razy Cena, no to, to są często kwoty, właśnie tak jak mówiłem, 10, 15, 20, 30 tysięcy albo i nawet więcej. Więc ten próg wejścia według mnie zarówno jak i na Amazona, jak i na Allegro jest dosyć. Może nie wysoki, ale jest na pewno średni. A na Amazonie to tyle ciekawiej, że możesz wysłać te produkty do ich magazynu i wtedy oni zajmują się wysyłką. Na Allegro jeszcze ty musisz wysłać to do siebie do domu, więc automatycznie z swojego domu mieszkania czy z twojego miejsca robi się magazyn i musisz te paczki też samemu wysyłać. Lub zatrudnić kogoś, za co oczywiście będziesz musiał zapłacić. Skalowalność. Również tutaj określiłem jako średnia, ponieważ tak naprawdę raczej dojście do, nie wiem, kilkuset tysięcy złotych. Przychodu czy nawet zysku na Allegro to jest raczej rzadkość. Jeśli jest się przedsiębiorcą takim jednoosobowym, czy nawet jakąś tam małą firmą. No to ciężko jest według mnie gdzieś tam wejść w jakiś wielomilionowy biznes na Allegro, na Amazonie jeszcze bardziej, no bo to jednak jest większy, większy rynek. Ale na samym Allegro, tylko działając na Polskę, no to ta konkurencja jest na tyle duża, i tych produktów jest na tyle po prostu dużo, że ciężko nam będzie osiągnąć taką dużą skalę właśnie na Allegro czy, czy na tym Amazonie. Więc no tutaj określam to jako średnia. Poziom trudności. Łatwy. Ale jednak trochę średni. Już tłumaczę. Sama Allegro wydaje się być dosyć prostą platformą, dosyć prostym modelem sprzedaży. Mam produkt, wchodzę na Allegro, zakładam tam konto, daję opis, daję cenę, rzucam zdjęcia no i się sprzedaje, tak? Zarabiam pieniądze, wszystko super ładnie, pięknie. Niby tak, niby w teorii tak to powinno wyglądać, ale w praktyce to jest troszeczkę inaczej. Mamy naprawdę dużo różnych sprzedawców, którzy mają te podobne produkty do naszych, albo nawet takie same, więc my musimy zadbać o odpowiednie opisy, o odpowiednie zdjęcia, cały copywriting, jeśli chodzi właśnie o ten, te propozycje cenowe, tą ofertę, czy mamy konkurować ceną, czy być może konkurować jakimiś zestawami, być może trzeba będzie się w jak, odpowiedni sposób pozycjonować, wydać pieniądze na reklamy, które są na Allegro, tak, żebyśmy byli na górze tych wszystkich ogłoszeń, a nie gdzieś tam na stronie numer 30. Więc jakby tutaj na samym początku wydaje się, że to jest bardzo proste, natomiast im dalej w więcej drzew, więc tutaj rynek, ten poziom trudności określiłby między łatwy a średni. Ryzyko. Z mojej perspektywy jest to ryzyko wysokie. Już Ci tłumaczę dlaczego. Jeśli mamy Allegro, musimy, tak jak wspomniałem Ci na początku, wydać odpowiednią ilość na towar, tak? Czyli na początku wydajemy, nie wiem, nawet niech to będzie 10 tysięcy zł, wydajemy na towar, który nie mamy pewności, czy się będzie sprzedawał. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że my próbujemy sprzedawać na sam produkt do tego samego odbiorcy tak naprawdę. Z taką samą albo podobną ceną, jakby te ogłoszenia na Allegro bardzo mało jeden od drugiego się różnią, więc my tak naprawdę wchodzimy na rynek, na którym jest bardzo duża konkurencja, wszyscy próbują sprzedać ten sam produkt, no i w jaki sposób my mamy się na tym Allegro wyróżnić. To jest kolejna sprawa. Co dla mnie jest takim strasznie niezrozumianym z czynnikiem jakby, to jak to wszystko działa, to jest to, że na przykład Allegro czy Amazon potrafią wybrać produkt, który dobrze się sprzedaje, na przykład takiego przedsiębiorstwa jak ja czy ty, wziąć ten produkt, który się dobrze sprzedaje i samemu Zacząć go sprzedawać i swoje ogłoszenie dawać na samym początku, tego właśnie tej, tej strony z ofertami, a nasze wtedy zrzucają na kolejne gdzieś tam miejsca. Więc, no, tak naprawdę, Allegro czy Amazon potrafią ukraść produkt swoim klientom, tak, czyli tym osobom, które sprzedają na tej platformie. Więc no, jest to, według mnie, dosyć spore ryzyko i my nie mamy tak naprawdę takiej dużej kontroli nad tymi naszymi klientami nad tym. Nie mamy bazy danych, nie mamy e-mail marketingu, nie mamy numerów telefonów tych klientów, nie możemy do nich dotrzeć po raz kolejny, nie możemy wysłać SMS-a, jakieś. Oferty dodatkowej, no tak naprawdę nic. Wszystkie dane, wszystkie te rzeczy ma właśnie Allegro czy Amazon. Więc, no z mojej perspektywy, osoby, która właśnie działa na, na, na tym rynku biznesów online od dłuższego czasu, no to naprawdę jest to spore ryzyko właśnie w długim terminie. Jeśli chodzi o przyszłość Allegro, Amazon, no to no według mnie, oczywiście, marketplace nigdzie się nie wybierają, tak? No tutaj sam rynek e-commerce bardzo dobrze się rozwija z roku na rok, więc tutaj na pewno możemy być o to spokojni, że ten, ten rynek tej sprzedaży internetowej no, jest na pewno w dobrym, idzie w dobrym kierunku. Natomiast jedyne, co mnie zastanawia, i gdzie tutaj jakieś tam potencjalne ryzyko widzę, i dlatego dałem średnia, a nie dobra, to chodzi mi o to, jaki procent sprzedaży. Na takich dużych marketplacesach właśnie jak na przykład Allegro będzie miał taki mały przedsiębiorca, jak ja ponieważ no jednak widać, że te, te przychody, ten, ten procent rynku na takich marketplacesach no jednak zwiększa się dla dużych firm, dla takich firm, które mają ogromne budżety na reklamę, mają ogromne budżety na pozycjonowanie tych swoich ogłoszeń, więc wtedy takie mały przedsiębiorcy mają po prostu wiele wiele trudniej. Więc tutaj no według mnie no ten, ten, ten sposób nie jest do końca optymalny, ale tak jak widzisz, no na pewno są plusy i minusy. Kolejny biznes, który chciałbym tutaj omówić, to jest agencja. In przykładowo może być to agencja automatyzacji, może być to agencja prowadzenia social mediów, może być to agencja przykładowo z obsługą reklam na Facebooku, Instagramie, TikToku, czy na innych platformach Google Ads i, i tak dalej. Przykładowo, ja współpracowałem swojego czasu z agencją od YouTube'a, gdzie zajmowali się całym właśnie obrabianiem tych filmów, te dla ciebie kręce, miniaturki, wstawianiem tego na, na platformę i tak dalej. Więc z różnych agencji, z różnymi usługami jest naprawdę sporo. No i oczywiście jest to też ciekawy biznes, dlatego sobie za chwileczkę go dokładnie omówimy. Jaki jest próg wejścia? No tutaj, tak naprawdę, według mnie jest to próg średni z tego powodu, że ta agencja to jest taki trochę kolejny krok z tego freelansu, o tak, którym mówiliśmy przed chwileczką. No bo jeśli ktoś dobrze robi reklamę na Facebooku, na Instagramie, tak, no i ma swoich klientów, no i ma jednego klienta, drugiego, trzeciego klienta i zarabia w ten sposób po prostu robiąc komuś reklamę na Facebooku, na Instagramie. Więc jeśli zaczyna zarabiać, chce gdzieś tam powiedzmy, wejść w tą skalę, no a tak jak rozmawialiśmy sobie przy freelansie, tej skali, no niestety nie ma. No to wtedy musi przejść na ten inny model biznesowy, jakim jest agencja. Więc tam wtedy ten tam próg wejścia staje się wyższe, ponieważ my tak naprawdę musimy już zacząć zatrudniać jakieś osoby, tak, czyli na przykład osoby od sprzedaży naszych usług, musimy zatrudnić specjalistów. Weźmy tutaj przykład właśnie agencji reklamowej, tak, czyli są osoby, które zajmują się reklamami, zajmują się przykładowo jedna osoba do Google Ads, jedna osoba od Facebooka, trzecia osoba będzie od obsługi klienta, a czwarta osoba będzie od sprzedaży, tak, więc mamy już tutaj cztery osoby, każdej osobie należy dać w nagrodzenie, są to też specjaliści, więc to nagrodzenie musi być odpowiednie, więc tutaj pojawia się większy próg wejścia właśnie na podstawie tego przede wszystkim wynagrodzenia dla pracowników. Skalowalność. No tutaj według mnie średnia, nawet duża możliwość skalowania tego biznesu, no bo tutaj przede wszystkim polega to na tym, że im więcej będziemy mieli klientów, którym świadczymy tam usługę, no tym więcej analogicznie zarabiamy, ale też musimy więcej ludzi zatrudnić, żeby tych wszystkich klientów obsłużyć i mieć tę retencję tych klientów i żeby oni cały czas pozostawali z nami. Więc... Tutaj, według mnie, jest duża możliwość właśnie zarabiania. Są agencje, które zarabiają setki tysięcy złotych, albo nawet i więcej. Natomiast, no to jest to naprawdę mocno uzależnione od tego, jak skuteczne są nasze działania i po prostu, czy mamy odpowiednich specjalistów, czy dobrze zarządzamy tą, tą firmą. Musimy to wszystko zrobić, to struktury strukturę i tak dalej, więc to już jest tak naprawdę pełno, prosperujący biznes i trzeba mieć odpowiednie też umiejętności, żeby to wszystkim, tym wszystkim zarządzać. Dlatego też przechodząc płynnie do kolejnego punktu, czyli poziom trudności, no to właśnie to zarządzanie, te skalowanie tym biznesem, tymi wszystkimi ludźmi, zatrudnienie odpowiednich pracowników, czy nawet jeśli my zajmujemy się jakimiś elementami w tym biznesie, jak przykładowa właśnie ten prowadzenie reklam w social mediach, no to tym oczywiście musimy się tego wszystkiego nauczyć, to jest dosyć kompleksowe prowadzenie tego typu działalności, więc według mnie poziom trudności to średni. Ryzyko tak naprawdę według mnie jest niskie, no bo tutaj no, ryzykujemy przede wszystkim tym utratą kapitału, ewentualnie gdy zaczynamy zatrudniać ludzi na początku tej drogi, natomiast no, my nie musimy kupować żadnego produktu na stan, nie musimy gdzieś tam inwestować większych kwot, żeby mieć jakieś zwroty, jeśli mamy tak naprawdę dobrych ludzi, albo jeśli wejdziemy w jakąś spółkę z kimś, ja się zajmuję tam obszarem, to się zajmujesz tamtym obszarem, potem dzielimy się zyskami, no to tak naprawdę to ryzyko naprawdę Ogranicza się do tego, ile włożymy czasu i energii w ten rozwój biznesu. Jeśli chodzi o przyszłość tego modelu biznesowego, no to oczywiście tutaj dałem średnia, ponieważ podobnie tak jak przy freelancie, no jest jednak ten czynnik sztucznej inteligencji, która może potencjalnie dużo osób zastąpić w takich właśnie biznesach. Natomiast, no jeśli ta agencja będzie naprawdę dostarczała bardzo dobrych wyników i będzie dobrze działać, no to wtedy raczej ta sztuczna inteligencja według mnie w najbliższym czasie albo tam w najbliższych kilku latach nie powinna być zagrożeniem, a wręcz przeciwnie, będzie ułatwiała im pracę, bo będą mogli po prostu wykorzystywać tą sztuczną inteligencję do lepszej obsługi swoich klientów. Dlatego Według mnie agencja, jeśli masz agencję lub myślisz o założeniu agencji, warto jest iść w stronę kompleksowej usługi. Czyli przykładowo nie mówisz danej osobie, że "ok, ja mam tutaj reklamę na Google Ads i ja mogę Ci zrobić tylko te reklamę, tak? Tylko właśnie zrobić taką agencję, która jest kompleksowa, która świadczy usługi Google Ads, która świadczy usługi Facebook, Instagram, TikTok, może jeszcze jakiś Pinterest, czy inne platformy, które są ciekawe, na których warto byłoby przetestować reklamy. Dodatkowo na przykład tworzą kontakt, Content i mogą ten content stworzyć, nagrać, napisać skrypt i potem jeszcze go wrzucić na, właśnie na tą platformę. No tego typu agencje, które świadczą takie kompleksowe usługi na pewno będą miały o wiele, wiele lepszych klientów i więcej będą zarabiały niż takie agencje, które mają po prostu bardzo ograniczone z jakby usługi. Ok, kolejnym biznesem, kolejnym sposobem na zarabianie będą to social media, czyli tworzenie jakby contentu do właśnie mediów społecznościowych, czy to na TikToku, na Instagramie, na Facebooku, czy no nie, w tym przypadku na przykład na YouTubie, no bo nawet właśnie na tej platformie oglądasz ten materiał. Więc no tutaj, oczywiście, no przede wszystkim, monetyzowanie wyświetleń na platformie YouTube. No to z tego są jakieś, jest jakieś wynagrodzenie, mogą być to współprace, może być to afiliacja. Więc tutaj też metod na monetyzowanie tych kanałów swoich społecznościowych jest sporo. Więc tutaj też na pewno o tym jeszcze chwileczkę pomówimy. Natomiast, jaki jest próg wejścia? No według mnie niski, ewentualnie średni, no bo jeśli tak naprawdę zaczniemy w ogóle nagrywać jakieś po prostu filmy na TikToka czy na Instagrama no to wystarczają telefon, tak, wystarczają telefon, jakieś proste oprogramowanie do napisów, czy do, do montażu tych filmów, więc jesteśmy w stanie bardzo szybko i bardzo łatwo wejść właśnie w ten rynek, dlatego też jest bardzo duża konkurencja, bardzo dużo osób zaczyna właśnie działać w takim, w tych social mediach, próbuje się wybić, próbuje że tak powiem zaistnieć i właśnie w ten sposób zarabiać pieniądze, no bo no nie ma co ukrywać, zarobki w tym sposobie, w, tej, w tym metodzie są naprawdę fajne, więc tutaj ten próg wejścia jest niski, ewentualnie średni, no jeśli na przykład chcesz zacząć już profesjonalizację, nie działać, mieć jakieś fajne studio, oświetlenie, tak jak tutaj mam lampy, mikrofony, kamery i tak dalej, no to, to wszystko oczywiście kosztuje, trzeba na to wydać odpowiednio ilość pieniędzy. Profesjonalne kamery potrafią kosztować nawet kilkanaście czy ponad 20 tysięcy złotych z optyką i jakby tutaj całe zestawy, więc no to wszystko swoje kosztuje, więc tutaj ewentualnie jest ten koszt średni, jeśli byśmy chcieli pójść właśnie w profesjonalny montaż, w sprzęt, wynajmowanie studia i tak dalej, i tak dalej, więc no to też trzeba mieć na uwadze. Skalowalność, no średnia albo nawet i duża, no bo oczywiście jeśli my zaczniemy być osobami publicznymi, zaczniemy mieć duże zasięgi, czy to właśnie na Instagramie, na TikToku, na YouTubie, no to te zarobki potrafią być naprawdę bardzo, bardzo duże, więc no oczywiście wiemy, jak na polskim YouTubie, jak są twórcy i i możemy sobie, że tak powiem, po ich lifestyle'u, czy po tych rzeczach, jakie kupują, czy nawet niektórzy podają swoje, że tak powiem, zarobki, czy swoje przychody, no to naprawdę można wywnioskować, że są to naprawdę bardzo duże biznesy. Natomiast, no, musimy też mieć świadomość tego, że niewielka ilość osób dochodzi do takiego poziomu, więc no to, to oczywiście musimy wziąć to pod uwagę. Jeśli chodzi na przykład o zarobki z YouTube'a, no to ja prowadzę ten kanał od dwóch lat, aktualnie mam ponad 15 tysięcy subskrypcji, więc oczywiście jest to jeden z mniejszych kanałów, nie jest to jakiś tam, że to powiem, braczkujący kanał, ale też no, nie mam jakichś ogromnych zasięgów, nawet tam z tego co pamiętam ostatnio sprawdzałem wyniki zarobkowe na tym kanale, to było około 25 tysięcy złotych, więc no, na pewno nie można z tego z samej tej monetyzacji YouTube'owej wyżyć, nawet bym powiedział, że na koszty związane z produkcją tych materiałów nawet nie starczyło, natomiast no takie kanały jak ten, czy na przykład właśnie jakieś biznesowe, czy jakieś wywiady, czy różne formy właśnie prowadzenia kanałów na YouTube o takiej właśnie tematyce na przykład rozwojowej, biznesowej i no to można amortyzować w inny sposób, na przykład współpracami lub sprzedając produkty własne. Więc oczywiście dużo jest możliwości. Jeśli chodzi o, o poziom trudności, no to tutaj bym określił tak o trudne, tak, no bo w momencie, tak jak mówię na początku, mamy dużą konkurencję, dużo osób działa, dużo osób otwiera te konta próbuje się przebić, więc my musimy być naprawdę kreatywni, musimy mieć naprawdę na siebie pomysł, musimy w jakiś sposób się wyróżnić na tym rynku, żeby w ogóle tutaj móc zarabiać, czy to na współpracach, czy to na, na przykład na właśnie na, na wyświetleniach. Więc według mnie jest to poziom trudności trudny, ponieważ nawet no, samo takie montowanie tych. Filmów też wymaga odpowiednich umiejętności, i żeby to wszystko skleić, miniaturę, tytuł, odpowiednie, właśnie ten montaż, no to wszystko zajmuje czas, zajmuje to wszystko, właśnie odpowiednie umiejętności należy żeby posiadać, żeby, żeby to wyglądało tak, jak wygląda finalnie. Jakie jest ryzyko? No tutaj raczej ryzyko jest niskie, no bo tak naprawdę, jeśli mamy pierwszą opcję, czyli zaczynamy z własnym telefonem, nie robimy jakiegoś niesamowitego montażu, czy jakichś profesjonalnych produkcji, no to z samym telefonem zaczynamy nakręcić filmy, jeśli jest to kreatywne, jeśli jest to coś ciekawego, jeśli jest to coś, czym można podbić rynek tych mediów społecznościowych, no to oczywiście ryzyko jakieś moment na samym początku bardzo niskie, a potencjalne zyski są duże. No i przyszłość. Jaka jest przyszłość Influencerów, zarabiania przez social media i przez tego typu kanały. No, średnia, według mnie średnia, z tego powodu, że wiele kąt zostanie po prostu zamienionych przez sztuczną inteligencję. Już na tym etapie słyszymy bardzo często na temat awatarów, słyszymy na temat tego, że jesteśmy w stanie wgrać swoją postać i wtedy sztuczna inteligencja tworzy właśnie taką sztuczną naszą postać, ten awatar, i mo może my tam dawać skrypty, możemy mówić w różnych językach i tak dalej, więc no coraz więcej osób gdzieś tam będzie w ten sposób właśnie działać, będzie można to automatyzować, będzie można tworzyć dziesiątki czy setki filmów za pomocą kilku kliknięć, więc. No tutaj ta sztuczna inteligencja bardzo mocno miesza według mnie w tym, w tym rynku, więc podejrzewam, że takie właśnie nazwijmy to średniaki mogą mieć problem. Osoby oczywiście, które są topowe, które są naj, najbardziej popularne, no to raczej nie mają się czego bać. Ok, teraz ostatni model biznesowy, ostatni sposób na zarabianie online tutaj w 2024 roku, który wyszczególniłem w tym materiale. No i jest to oczywiście sklep. Online, czyli sklep internetowy. Ja osobiście działam właśnie w e-commerce z własnymi sklepami internetowymi od dłuższego czasu, od dokładnie 2018 roku, także już trochę czasu minęło. Dlatego tutaj zaraz Ci opowiem, jakie są plusy i minusy tego biznesu. Jeśli chodzi o próg wejścia, niski lub średni. Dlaczego tak? Podobnie jak przy Allegro, byśmy chcieli zacząć zamawiać do siebie materiały, produkty. Nie, zakładamy, że będziemy sprzedawać przykładowo obrazy, no to wtedy my musimy te obrazy zamówić do siebie do domu, tak? czy do magazynu, czy do jakiejś firmy zewnętrznej, więc oczywiście musimy wtedy znowu złożyć odpowiednio dużą inwestycję na start, nie wiemy czy się to będzie sprzedawało, czy nie, więc mamy tutaj ten próg wejścia średni. Jest też opcja, żeby ten próg wejścia był niższy, czyli w tym przypadku mówimy o modelu logistycznym, jakim jest dropshipping, czyli takim modelu, gdzie tak naprawdę dopiero gdy my mamy klienta na naszym sklepie internetowym, dopiero wtedy Wysyłamy to zamówienie do naszego dostawcy, a ten dostawca to zamówienie realizuje. Więc mamy tutaj właśnie taki model, w którym my nie musimy z góry płacić za ten dany produkt, tylko płacimy za niego dopiero, gdy mamy na niego klienta. Więc jest to bardzo wygodny sposób na początku, no bo mamy ten próg wejścia o wiele, wiele niższy tak naprawdę można powiedzieć, że główne koszta no to są to koszta związane z oprogramowaniem, na przykład platforma Shopify, aplikacje, czy no jeśli chcemy pozyskiwać klientów poprzez płatne ruch na reklamach, no to oczywiście też musimy wydać na reklamy. Dlatego tutaj prog wejścia dałem jako niski. Ja osobiście w 2018 roku zaczynałem mając 4000 zł, z czego 2000 były pożyczone od rodziców. No i tak jak Ci wspominałem na samym początku tego filmu, udało mi się już zarobić ponad 9 milionów złotych przekonwertowane z Amerykańskiego dolara, ponieważ ja osobiście działam na rynku amerykańskim. Jeśli chodzi o skalowalność. Jest to duża, duża skalowalność, a nawet bym powiedział bardzo duża, można zacząć sklep internetowy z bardzo małym budżetem, który dopiero zaczyna, mamy jedno, dwie, trzy, pięć sprzedaży dziennie. Jeśli ten produkt będzie dobry, jeśli będziemy go odpowiednio rozwijać, jeśli będziemy odpowiednio robić reklamy i tak dalej, my jesteśmy w stanie ten biznes, ten sklep internetowy rozhulać, rozwinąć, zeskalować do Setek tysięcy do milionów, nawet do dziesiątek milionów złotych czy dolarów rocznie przechodu, więc naprawdę poziom tego sufitu jest tak daleko, że tak naprawdę działając na tym rynku nie, możemy, nie musimy się tym, tym absolutnie martwić, że w pewnym momencie po prostu nie będziemy mogli już dalej rozwijać tego naszego biznesu. Tym bardziej, że w 2024 roku rynek e-commerce retail, czyli cała sprzedaż na rynku właśnie e-commerce ma wynosić 7 bilionów dolarów. Czyli dla porównania jest to 77 razy więcej niż rynek muzyczny na całym świecie. Te liczby naprawdę robią ogromne wrażenie. Poziom trudności jest tutaj średni, i tutaj chciałbym wrócić do tego, co mówiłem na samym początku o materiału, czyli właśnie, że my musimy znaleźć sobie taki sweet spot, ten złoty środek pomiędzy tym, czymś, co jest zbyt łatwe do rozpoczęcia, a czymś, co jest bardzo skomplikowane. I według mnie przez sklep internetowy właśnie mamy taki sweet spot, mamy taki moment, w którym my musimy wykonać odpowiednią pracę. Musimy nauczyć się szukać produktu, musimy się nauczyć robić reklam czy copywriting, w czym oczywiście sztuczna inteligencja bardzo fajnie pomaga, i tak naprawdę musimy nabrać pewne umiejętności, które są nam potrzebne do sprzedaży. No ale w momencie, kiedy już się te umiejętności zdobędziemy, już będziemy wiedzieli co i jak działa, to możemy wtedy skalować już ten biznes tak do naprawdę fajnych liczb. Jeśli chodzi o ryzyko, no to tutaj wypisałem niskie lub średnie, no i to oczywiście zależy też od tego, co mówiliśmy, progu wejścia, to czy będziemy działać właśnie w modelu logistycznym, jakim jest dropshipping, czy będziemy działać właśnie w modelu klasycznym, gdzie zamawiamy z góry towar do własnego magazynu, więc oczywiście tutaj musimy to wziąć pod uwagę, no bo to zależy dużo od tego, jaki będzie to ryzyko. Jeśli pójdziemy w model logistyczny, jakim jest dropshipping i na przykład zaczniemy się reklamować poprzez organiczne treści, a nie przez płatne reklamy, no to tak naprawdę to, co my ryzykujemy, to ten wkład na początku, czyli te właśnie Kilka, kilkaset złotych na aplikację czy na e, nasze e, właśnie platformy Shopify. Ryzyko oczywiście może się pojawić w momencie, kiedy będziemy coś robić nie Poprawnie, czyli przykładowo będziemy chcieli sprzedawać produkty, które się po prostu nie sprzedają na rynku e commerce bo będziemy robić reklamy, które są niepoprawnie zrobione lub po prostu nasza oferta nie będzie, że tak powiem, spersonalizowana do klienta, do naszej grupy odbiorców i tak dalej, więc są pewne czynniki, które wpływają na to, że na przykład jeśli byśmy poszli w płatne reklamy, no to możemy przepalić pewne pieniądze, natomiast do tego jeszcze za chwileczkę dojdziemy. Ok, jeśli chodzi o przyszłość, no to tutaj już troszeczkę Ci powiedziałem, przy skalowalności, no ten rynek e-commerce naprawdę rośnie z roku na rok, nawet ostatnio Shopify pod dało wyniki sprzedażowe z Black Friday, Cyber Monday, Weekend, czyli największych nich sprzedażowych w roku dla branży e-commerce. No i tutaj mieliśmy 23% większy przychód właśnie na platformie Shopify, jeśli chodzi o przychód tych sprzedawców niż w roku 2022. No i prawdopodobnie w 2024 roku również będziemy mieli kolejne rekordy. Także no ten rynek z roku na rok jest coraz większy, coraz więcej, że tak powiem, ludzie wydają przez internet, nawet czytam ostatnio jakieś raporty, że do 2040 roku 95% transakcji będzie dokonywane online. Jeśli chodzi tutaj, właśnie jeszcze o tą przyszłość i to, jak działa właśnie sklep internetowy, to według mnie bardzo fajny plus do tego wszystkiego jest taki, że przykładowo, jeśli za 2-3-5 lat stwierdzisz, że kurczę, już nie chcę się tym zajmować, może przejdę na meryturę albo zacznę zajmować się czymś innym, mam jakiś inny pomysł na biznes, to możesz tak naprawdę sprzedać taki sklep internetowy i ja jeden z moich sklepów sprzedałem, co ciekawe uzyskałem naprawdę bardzo fajną cenę sprzedaży i ta kwota wpłynęła na moje konto w dniu moich 25 urodzin, także naprawdę bardzo udane urodziny, więc no tutaj sprzedanie takiego sklepu internetowego relatywnie nie jest trudne, możemy to zrobić w przeciągu paru tygodni i bardzo dużo dużych podmiotów, dużych firm, dużych spółek, Skupuje takie nazwijmy to mniejsze sklepy internetowe, które generują tam no, do kilku, kilkunastu milionów dolarów czy złotówek sprzedaży, więc to są oczywiście jeszcze małe sklepy, więc dużych giganci chętnie odkupują takie sklepy, no i ty możesz też na tym skorzystać, co niestety w innych modelach biznesowych, które tutaj omawialiśmy, no nie jest aż tak proste, żeby to sprzedać, ewentualnie można tutaj pomyśleć o sprzedaży agencji czy o sprzedaży konta na Allegro, natomiast no nie będzie to na pewno tak proste i tak dobrze wyceniane, jak biznes internetowy, jak własna marka czy własny sklep. Online. Ok, to było 6 sposobów na zarabianie online w 2024 roku. Przedstawiłem Ci zalety oraz wady każdego z tych sposobów. Ja oczywiście wybrałem sposób ostatni, czyli własny sklep internetowy w modelu dropshipping. Jeśli jesteś zainteresowany otworzeniem właśnie takiego biznesu, jeśli chciałbyś się dowiedzieć się, jak to wszystko wygląda, to serdecznie zapraszam Cię na moje darmowe szkolenie: Jak otworzyć zyskowny sklep internetowy w 2024 roku bez doświadczenia oraz bez dużego kapitału. A na tym szkoleniu dowiesz się, jakie są trzy filary zyskownego sklepu online, jakie są cechy zwycięskich produktów i gdzie ich szukać w 2024 roku. Jak stworzyć ofertę nie do odrzucenia, dającą nawet 9% konwersji oraz jakie reklamy generują najlepszą sprzedaż w e-commerce. Dodatkowo, całkowicie za darmo otrzymasz mojego najnowszego e-booka z najciekawszymi produktami do sprzedaży wraz z przykładami sklepów, które właśnie te produkty sprzedają i generują naprawdę rewelacyjne zyski. Także Mam nadzieję, że widzimy się na darmowym szkoleniu. Pierwszy link w opisie będzie to link przekierowujący cię na stronę do zapisu. Tam dostaniesz informacje odnośnie daty oraz godziny, kiedy to szkolenie się odbywa. Także serdecznie zapraszam i do zobaczenia wkrótce. Dzięki piękna, cześć!